Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Łatwo jest pocieszać innych, podnosić na duchu, dodawać odwagi, kiedy nam samym jest dobrze, gdy mamy zaplecze zdrowia, powodzenia, sukcesów, przyjaźń, miejsca w ludzkich sercach i względne uczucie prawości własnego sumienia. Ale kiedy będziemy w totalnym udręczeniu, w poczuciu, że jesteśmy odrzuceni przez Boga i ludzi, kiedy będziemy zmiażdżeni chorobą, zniecierpliwieni jeszcze do tego kłóci ze wszystkich stron i gdy w takiej sytuacji spotkamy człowieka cierpiącego, potrzebującego pomocy, czy nawet napomnienia, może pojawić się pokusa zamknięcia się w sobie. Bo ból ma to do siebie, że natychmiast zamyka serce, że wtedy wszystko się sprowadza do własnych problemów. Ja, moje cierpienie, moje nieszczęście, niesprawiedliwość, która mnie spotkała, moja najlepsza wola i najlepsze chęci przekręcone, moja przeszłość, moja przyszłość i tym podobne. Nie wolno dać się zasklepić bólowi. Trzeba rozerwać te kajdany egoizmu, rozewrzeć szeroko wrota serca i zapomnieć o sobie, o swoim cierpieniu i iść ku innym, żeby ich dźwigać, żeby ich zbawczo napomnieć, żeby im pomagać. Tylko ten potrafi odczytywać wolę Pana, kto wciąż z Nim przebywa, kto wciąż na nowo rozważa Jego mękę i ze drżeniem prosi: Panie, daj siłę, bo sam nie udźwignę. Taki człowiek przed Panem na modlitwie będzie słaby, ale gdy pójdzie do ludzi, będzie mocny Jego mocą. W tej stacji Pan również nas napomina. Jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym? Przestroga godna uwagi, nasuwająca refleksję o odpowiedzialności za łaski, które otrzymujemy. Wielu ludzi bowiem modli się, przedziera do Boga w warunkach nieraz wręcz okrutnych, mając tylko kruchy Słowa Bożego. Nikt im w tym nie pomoże, nikt nie podeprze. A my? Mamy Kościół Święty, który czuwa jak matka. Mamy łatwy dostęp do Słowa Bożego, jak do suto zastawionego stołu. Mamy Eucharystię na każdy dzień, Najświętszy Sakrament, Pana samego pod postacią chleba, obecnego na każdą chwilę, Sakrament Pokuty i inne sakramenty święte. To jest błogosławieństwo. A co my z tym robimy? Suche i zielone. Kiedyś razem staniemy przed Panem. Może ci ludzie, którzy przedzierali się do Niego z takimi trudnościami i w takim ubóstwie duchowym, będą naszymi sędziami.